Leopold Hirschfeld urodził się w zasymilowanej rodzinie żydowskiej 5 sierpnia 1884 roku w Warszawie. Zmarł natomiast 7 marca 1954 roku we Wrocławiu. Studia medyczne podejmował w Würzburgu i Berlinie. Jest on odkrywcą prawa dziedziczenia grupy krwi, które zastosował pierwotnie w celu ustalenia ojcostwa. Jako pierwszy człowiek na świecie wprowadził oznaczenie grup krwi jako 0, A, B oraz AB. Przyjęte one zostały jako standard na całym świecie w roku 1928. Oznaczył on również czynnik RH i odkrył przyczynę konfliktu serologicznego, co uratowało życie wielu noworodkom. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku współtworzył, a potem kierował Państwowym Instytutem Higieny w Warszawie aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie swojego pobytu na Bałkanach odkrył pałeczkę dużu rzekomego typu C, która na jego cześć została nazwana Salmonella Hirschfeldi. Wraz ze swoją żoną Hanną, też profesorem nauk medycznych, prowadził badania dotyczące różnic statystycznych w częstości występowania grup krwi w populacjach pochodzących z różnych obszarów geograficznych. Stając się w ten sposób pionierem nowej dziedziny nauki, seroantropologii. Zajmował się również transfuzjologią i opracował zasady standardów przetaczania krwi. W przeddzień wybuchu II wojny światowej, świadomy zagrożeń, sam zrezygnował z możliwości opuszczenia Polski, choć takowe nadarzały się parokrotnie. Podczas okupacji Hirschfeld nie przerwał swojej działalności ani naukowej, ani społecznej. Już w pierwszych dniach obrony Warszawy wraz z żoną Hanną zorganizował transfuzję krwi dla rannych ze szpitala ujazdowskiego. Poza tym prowadził wojskową pracownię bakteriologiczną. W listopadzie 1939 roku, z racji swojego żydowskiego pochodzenia, został pozbawiony przez Niemców możliwości wykonywania dalszej pracy. Czas wolny poświęcił pisaniu prac naukowych. W tym czasie wielu przyjaciół z zagranicy próbowało wywieźć rodzinę Hirschfeldów z okupowanego kraju. Propozycje pomocy padały ze strony uczonych amerykańskich, ale także ze Szwajcarii, z Zurichu, od profesora Silberschmidta z Instytutu Higieny, a także z ambasady jugosłowiańskiej. Jednak profesor Hirschfeld ostatecznie zdecydował się na legalny wyjazd do Nowego Jorku. Miał tam zapewnioną pracę, ale władze niemieckie nie wyraziły zgody na opuszczenie przez niego kraju. Dlatego w lutym 1941 roku Hirschfeld razem z rodziną trafił do getta warszawskiego, gdzie zajmował małe mieszkanko na plebanii kościoła przy Placu Grzybowskim. Jego pozycja jako zadeklarowanego katolika nie ułatwiła mu współpracy ze społecznością żydowską. Pomimo tych problemów stanął on na czele Rady Zdrowia, zorganizował pracownię bakteriologiczną, produkował szczepionki i zwalczał epidemię duru plamistego, która pochłaniała tysiące mieszkańców getta. W getcie Hirschfeld wraz z innymi lekarzami zorganizował również tajny wydział lekarski pod pretekstem konieczności przeprowadzenia kursów przysposobienia sanitarnego do walki z epidemią. W 1942 roku, w przeddzień likwidacji getta, Hirschfeldowi oraz jego żonie i córce udało się przejść na stronę aryjską, gdzie do końca wojny ukrywał się wśród polskiej społeczności pod przybranym nazwiskiem. W październiku 1944 roku Hirschfeld został mianowany prorektorem Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ale już w lipcu kolejnego roku powierzono mu dużo trudniejszą misję zorganizowania od podstaw Wydziału Lekarskiego we Wrocławiu. Został tam jego dziekanem, objął kierownictwo Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, a także angażował się w organizację systemu krwiodawstwa na Dolnym Śląsku. W 1950 roku został nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny za wyjaśnienie zagadki zjawiska konfliktu serologicznego między matką a płodem. Nagrody jednak nie dostał.
Zmarł we Wrocławiu w roku 1954.